Witam serdecznie Państwa. Kurs dolara po 2 zł, kurs funta po 4 zł, a nawet 3,50. Jest to bardzo dziwne, że wielu ludzi nie rozumie i nie chce zrozumieć, że kurs dolara amerykańskiego bez żadnego problemu może spaść do 2 zł. Tak samo ludzie nie rozumieli tego przez 10 lat, że nadchodzi finansowe tsunami, o którym wręcz pisałem od 10 lat i o którym wiedziało setki tysięcy osób, którzy przeczytali moje artykuły, że do Wielkiej Brytanii nadejdzie godzina zero, także pisałem o Polsce, ale bardziej to zainteresowanie było między nami Polakami w Wielkiej Brytanii niż między nami Polakami w Polsce, bo w Polsce zbytnio nie wierzy się w rzeczy, w których nie powiedzą w telewizji. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Prawda? Więc od 10 lat pisałem o godzinie 0 i godzina 0 się sprawdziła. Pisałem o tym, że szanowni państwo, że do Wielkiej Brytanii nadejdzie bardzo wysokie oprocentowanie prędzej czy później. Ono może być znacznie wyższe niż dzisiaj i że wtedy będzie duży problem. No i mamy oprocentowanie prawie 4% wyższe. I szanowni państwo, 4% wyższe oprocentowanie oznacza na kredycie, bo taki normalny dom w Londynie kosztuje 500 tysięcy funtów, znaczy normalny, taki ładny dom, prawda, w Londynie kosztuje 500 tysięcy funtów minimum, ładny, no w zależności oczywiście od dzielnicy, kosztuje tyle i kredyt na 500 tysięcy funtów oprocentowany wyżej o 4% to jest 20 tysięcy funtów w skali roku, czyli 1666 funtów miesięcznie. Ba, 500 tysięcy funtów za dom to jest normalna cena normalnej, w miarę ładnego domu, nie takiego małego, ale normalnego domu w wielu, wielu, wielu miastach, począwszy tam od Cambridge, Oxford i wielu, wielu innych w najlepszych wioseczkach, w najlepszych miejscach w Wielkiej Brytanii. Dom za 500 tysięcy funtów to jest normalka. Tak jak normalką jest dom w Polsce za 1,5 miliona złotych, prawda? I ci ludzie, i szanowni państwo, ludzie, którzy mają dzisiaj kredyty po 500-300 tysięcy, płacą po zakończeniu, będą płacić po zakończeniu ich okresu zamrożonego, lub też jeżeli są na trackerze, lub też jeżeli są na oprocentowaniu zmiennym, płacą, będą płacić około 1200-1300-1400 funtów miesięcznie, 1500. Niektórzy 2000 funtów miesięcznie więcej swojego kredytu. Szanowni państwo, zapowiadałem godzinę zero przez 10 lat bodajże. Znaczy zapowiadałem znacznie dłużej, ale tak bardziej publicznie. Tutaj mamy wykres na hotpoland.pl. Tu na hotpoland.pl mamy wykres funta brytyjskiego. Szanowni państwo, ja mówiłem, że przed godziną zero bardzo będzie mogło się opłacać po prostu wyskoczyć z Wielkiej Brytanii ze względu na to, że będzie gigantyczny problem. Bo w godzinie zero, godzina zero to taka cisza przed burzą, że bardzo opłaca się sprzedać na przykład funty, tylko że ta godzina zero to nie jest dosłowna godzina, prawda? To może być tygodnie, może być kilka miesięcy, prawda? I w tym okresie kilku miesięcy bardzo opłaca się sprzedać na przykład swoją nieruchomość w Wielkiej Brytanii, bo na przykład droższa już nie będzie, tylko na przykład spadnie 10, 15, 20, nawet 30, a nawet 40%. Im droższa, tym mocniej spadnie. I wymienić te pieniądze na przykład na taką walutę jak polska złotówka, po to, żeby zyskać nawet dwa razy więcej pieniędzy. Szanowni państwo, ta godzina zero mniej więcej już trwa od właśnie lutego, mniej więcej lutego, prawda? W lutym, szanowni państwo, w lutym funt kosztował 6 zł na chwilę. Ja także ciągle powtarzam, że pamiętajcie, że jeżeli funt kosztuje na chwilę 6 zł, to nie oznacza, że on będzie długo kosztował te 6 zł. A jak będzie kosztował 7 zł, to nie oznacza, że on będzie długo kosztował 7 zł. I trzeba się spieszyć po prostu, tak? Więc, szanowni państwo, rok temu w lutym te nieruchomości były najdroższe, potem zaczęły spadać, prawda? No to chodzi, że nieruchomość w lutym, która kosztowała 500 tysięcy funtów, szanowni państwo, i była sprzedana za te 500 tysięcy funtów
po wymienieniu 500 tysięcy funtów na złotówki dawała nam 3 miliony złotych. Czyli bardzo dużo pieniędzy. No 500 tysięcy funtów, szanowni państwo, dawało nam w lutym 3 miliony złotych. Dzisiaj ta sama nieruchomość w wielu przypadkach już nie jest warta 500 tysięcy złotych, 500 tysięcy funtów, szanowni państwo, a 400 tysięcy funtów. Ta sama nieruchomość, nie wierzcie oczywiście w te wszystkie dane podawane publicznie. Ja to ciągle powtarzam, no niestety ludzie w to wierzą. Nie wierzcie w te dane podawane publicznie o, nie wiem, wysokości spadku ceny nieruchomości. To są dane transakcyjne. To są dane transakcyjne. To, że sprzedają po tyle i tyle nieruchomości, to nie oznacza, że jesteś w stanie sprzedać nieruchomość po cenie, którą chcesz. Po prostu wtedy ludzie nie sprzedają tych nieruchomości bardzo często. Czasem je sprzedają jak muszą. No i szanowni państwo, nieruchomość, która warta była w 2022 roku w obecnym okresie 500 tysięcy funtów, dzisiaj właściwie po podwyższeniu tego oprocentowania tak mocno, dzisiaj jest warta 450, a nawet 350 tysięcy funtów tylko. Dlaczego? Szanowni państwo, bo bardzo wysokie, żeby kupić tą nieruchomość za 500 tysięcy funtów rok temu, bardzo dużo ludzi miała historię kredytową. Bardzo dużo ludzi miało historię kredytową, tak? Na tą nieruchomość. Dzisiaj ci sami ludzie, którzy mogli kupić na kredyt tą nieruchomość w lutym, mogą tą kupić nieruchomość także na kredyt, ale jeżeli ta nieruchomość by kosztowała na przykład 350 tysięcy funtów, to oznacza, że to jest spadek, szanowni państwo, tej nieruchomości o bagatela 150 tysięcy z 500 tysięcy, czyli o 30%. Tak? Dzisiaj mogliby kupić tą nieruchomość, gdyby kosztowała 350 tysięcy, a nie 500. Czyli wielu ludzi jest w sytuacji, w której nie są w stanie za cholerę w Wielkiej Brytanii sprzedać swoje nieruchomości, tak jak w lutym za 500 tysięcy. W lutym sprzedaliby za 500 tysięcy, a dzisiaj jak sprzedadzą za 400 tysięcy, czy za 300, czy za 400 tysięcy, to by skakali ze szczęścia. A już niedługo może nawet nie sprzedadzą za 350 tysięcy, bo jeżeli już dane oficjalne pokazują, szanowni państwo, że przez rok inflacja będzie spadać niby, a te dane oficjalne w większości, w ciągu ostatnich 5 lat dane Banku Anglii, dane wszystkich tych publicznych takich, wiecie, wykresów i tak dalej, się nie sprawdziły. Nie sprawdziły się. Wszystko się nie sprawdziło. Sprawdziły się moje wyliczenia, szanowni państwo. Sprawdziły się moje wyliczenia. Nie sprawdziły się wyliczenia Banku Anglii, nie sprawdziły się inne wyliczenia. Nie sprawdziły się. Nie sprawdziły się. Prawda? I dzisiaj no oni podają, żeby się po prostu ludzie na nich nie zdenerwowali, bo co już mają powiedzieć. Nie sprawdziły się żadne wyliczenia Banku Anglii, nie sprawdziły się żadne wyliczenia, szanowni państwo, podawane publicznie, żeby nie wzbudzać paniki. No to podawano takie magakiki. Jak ktoś słucha mnie przez 10 lat, to się zabezpieczył. No mam nadzieję. I szanowni państwo, w lutym 2020 roku można było spieniężyć dom w Londynie czy tam gdzieś za 500 tysięcy funtów i akurat nadeszła dodatkowo godzina zero. Wielu ludzi o tym wie, dlatego to robi. I nadeszła godzina zero i było można tego funta sprzedać po 6 zł, prawda? Czyli stawaliśmy się milionerami, bo mogliśmy sobie wygenerować w ten sposób 3 miliony złotych z tej nieruchomości. Dzisiaj, szanowni państwo, przy oprocentowaniu 4% ta nieruchomość jest warta 350 tysięcy. Ta nieruchomość jest warta 350 tysięcy, bo za tyle można ją ewentualnie sprzedać komuś na kredyt. Anglicy nie kupują nieruchomości za gotówkę. Nieruchomości za gotówkę w Londynie i w Anglii kupują zagraniczni inwestorzy. Oczywiście oni też mogą kupić, jak ci się uda zagranicznego inwestora dorwać, ale teraz wszędzie te nieruchomości spadają i koniec, kropka. Więc wszędzie są okazje. To nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii są okazje, tak? I dzisiaj, szanowni państwo, sprzedając tą nieruchomość za 350 tysięcy, już nie będziemy mogli wymienić tych 350 tysięcy na złotówki po kursie 6 zł, a będziemy mogli tylko wymienić po kursie 5,28.
Tak? A dzisiaj, szanowni państwo, 350 tysięcy funtów po kursie 5,28. 5,28. No wiadomo, że 28 nie dostaniemy w kantorze, ale ja to tak liczę, żeby było łatwiej, bo koncept sprzedaje. Dostaniemy tylko 1848, przepraszam, 1,848 tysięcy złotych, tak? Czyli dostaniemy o pół mniej. Dostaniemy o 1 150 000 więcej w przeliczeniu na złotówki. To jest gigantyczny majątek. To była godzina zero. Godzina zero teraz jest, szanowni państwo, gdzie ludziom się nie opłaca żyć w Wielkiej Brytanii, tym, którym zaczynają wskakiwać z wysokimi kredytami, tym, którym zaczynają wskakiwać wysokie oprocentowania, jeżeli nie zamrozili swojego kredytu. Znaczy się oprocentowania swojego kredytu na 2, na 5, na 10 lat, lub też zamrozili, ale zamrozili 2 lata temu i teraz im się kończy ten okres, prawda? I nie mają dużo pieniędzy na nadpłaty i nie mają wysokich płac i będą musieli teraz płacić za raty na przykład 1000 funtów miesięcznie więcej. Na przykład mieli ratę 1000 funtów, ale za 3 miesiące ta rata wskoczy na 2000 funtów. Albo mieli ratę 1500 funtów, prawda? A teraz mają ratę, nie wiem, tam 3500 funtów, prawda? No to jest gigant, tak? No 1500 funtów dużo ludzi jest w stanie płacić w Wielkiej Brytanii bez żadnego problemu. No ale 3,5 tysiąca funtów, no to mało kto jest w stanie płacić, prawda? Więc jest problem, więc jeżeli to oprocentowanie się utrzyma i nie wjedzie gigantyczny kapitał gotówkowy do Wielkiej Brytanii i nie będzie kupować tych nieruchomości, no to drastyczny spadek będzie. Oczywiście ci ludzie i tak będą musieli sprzedawać te domy, prędzej czy później. No zobaczymy, jak długo to będzie trwało, bo jeżeli to będzie trwało 2 lata, no to do takiej zapaści na pewno dojdzie gigantycznej. Jeżeli to będzie trwało rok, no dużo ludzi jest w stanie wyciągnąć, słuchajcie, te 15 kafli, prawda? 15 tysięcy funtów to jeszcze nie jest duży ból, 20 tysięcy funtów przez rok to jeszcze nie jest ból, ale o to chodzi, że targetem Wielkiej Brytanii, targetem Banku Anglii, szanowni państwo, jest powrót do inflacji 2%. No dzisiaj mamy inflację w Wielkiej Brytanii 10%. No to jest powrót do inflacji 2% przy oprocentowaniu 4%. Tak? No to no przecież nie wrócą do inflacji 2% pewnie w ciągu roku. No jak wrócą, no to naprawdę winszuję. No nie wiem, ja bym w ogóle na to nie liczył. Tak? Może wrócą do 5, może do 4, może 3,5, góra do 5 wrócą. Do 4,5 w ciągu roku mniej więcej podejrzewam, prawda? Jak mają wrócić do inflacji 2%, jak w Polsce na przykład płaca minimalna w tym roku podskoczyła o 1000 zł? No płaca minimalna, szanowni państwo, podskoczyła w tym roku o 1000 zł. W Polsce płaca minimalna w tym roku, teraz podskoczyła płaca minimalna tam miesiąc temu, tak? I w wakacje znowu podskoczy. O 1000 zł. No to oznacza, że płaca minimalna podskoczyła o 25%. No to produkty będą droższe teoretycznie o 25, 20, 17%. Tylko w Polsce. A przecież Brytyjczycy dużo kupują z Polski, prawda? Więc w innych krajach są podobne sytuacje. W innych krajach są podobne sytuacje, tak? Więc przecież oni kupują, oni nie są samowystarczalni. Brytyjczycy muszą kupować jedzenie. Przecież z Indii sobie nie sprowadzą. Co będą jeść suszone warzywa z Indii? Dajmy na spokój. W Indiach już wcale też nie jest tanio, prawda? Co będą jeść? Cynamon? Imbir? Tak? Więc będą musieli kupować od Polaków. Ale polska złotówka jest droga w stosunku do funta. 5,28 obecnie, a nie 6 zł, tak? I szanowni państwo, ja tą godzinę zero zapowiadałem przez 10 lat. I dziwi mnie fakt, że ludzie nie rozumieją, że funt brytyjski może spaść do 3,50 też. No bo po prostu się przeholował, prawda? Dziwi mnie fakt, że ludzie nie rozumieją, że kurs funta brytyjskiego może spaść do poziomu 3,50. Naprawdę mnie to zadziwia. Tak mnie zadziwia, że ludzie w Polsce nie chcieli w to wierzyć. W Wielkiej Brytanii to jeszcze mają zamrożone kredyty. Szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii to mają jeszcze zamrożone kredyty. I oni są bezpieczni w znacznej części. Ten, kto mnie poczytał lub mu się obiło o uszy na dobryruch.co.uk albo na knowhowinsider.com albo na hotpoland.pl albo na echoplanety.pl, bo tam pisałem.
przez 10 lat. Jeżeli ktoś tam nie przeczytał, szanowni państwo, jeżeli komuś się obiło o uszy, to sobie pomyślono, rzeczywiście, no. No człowiek ma wiedzę praktyczną i teoretyczną, zajmuje się tym, szanowni państwo, od bardzo długiego czasu, prawda? Od ponad 10 lat, no to człowiek ma wiedzę. Od 15 lat, prawda, zajmuje się finansami Wielkiej Brytanii, no to człowiek ma wiedzę. To człowiek ma wiedzę, prawda? No po co miałby to pisać, prawda? No to ludzie są w Wielkiej Brytanii, no dużo ludzi jest bezpiecznych. Polacy w znacznej części są bezpieczni, tak? Bo sobie zamrozili na 2, na 5, na 10, ale Brytyjczycy nie. Bo dużo Brytyjczyków po prostu oni tam, bo brytyjscy mortgage advisorzy bardzo chętnie robili właśnie kredyt tylko na 2 lata zamrożone, żeby potem robić kredytowanie i też zarobić na tym, prawda? Więc żeby zarobić, nie? I zamiast zamrażać na 5 czy na 10 lat, no to zamrażali na 2 lata i teraz dużo ludzi w dupę będzie miało, prawda? No, w Polsce to powinno być tym zainteresowanie w milionach, tak? No, ale w Polsce jest zainteresowanie, wiecie, co powiedział Kaczyński na Tuska, Tusk na Kaczyńskiego, wiecie, takie upokarzanie intelektualne społeczeństwa jest, nie? No. I szanowni państwo, no i godzina zero to jest taka godzina, w której po prostu nie da się żyć w Wielkiej Brytanii z kredytem na drogi dom. Oczywiście można ten dom sprzedać, spłacić kredyt i być na zero, i kupić i pójść na tani wynajem. Lub też po prostu przetrzymać te 15, te 2 lata, 3 lata. Tylko jak długo przetrzymać? Tak jak, szanowni państwo, powiedziałem, dobrym punktem jest nie spłacanie wysokich odsetek, a nadpłacanie kredytu. Tak, dzięki czemu płacimy mniejsze odsetki. Ale pomijając to, prawda, i godzina zera to jest czas, w którym życie w Wielkiej Brytanii dla wielu ludzi jest totalnie nieopłacane. Tak? Bo nie dość, że dom na kredyt jest po prostu za drogi. Dodatkowo, wiecie, no, szanowni państwo, no w Wielkiej Brytanii no trzeba, jeżeli chodzi o uniwersytety, nie są darmowe. Dodatkowo emerytura nie jest pewna i w bardzo wysokim wieku, więc Wielka Brytania stała się takim krajem nie do życia dla wielu ludzi, prawda? I właśnie wielu ludzi na przykład wolałoby sprzedać bardzo drogo dom, wymienić na bardzo drogi, wtedy, gdy jest drogi funt, no i kupić sobie za to bardzo dużo, prawda, nieruchomości w Polsce. Bo ludzie, którzy, szanowni państwo, sprzedali w lutym w Londynie nieruchomość za 500 tysięcy i wymienili po 6 zł, to mieli 3 bańki. Za 3 bańki to dzisiaj można kupić 10 nieruchomości, prawda? W Polsce, tak. Jak się kupi 2, to ból dupy, ale jak się ma 10, no to można pod agencję oddać i agencja będzie trzepać dla nas pieniądze i do końca życia żyjemy, że tak powiem, dostatnio. Po co żyć w tej Wielkiej Brytanii wtedy w takim przypadku, prawda? Masz 3 miliony, kupujesz 10 nieruchomości, nie wiem, tam w Poznaniu, Wrocławiu, oddajesz pod agencję, no i oni ci strzepią z tego kasę, dodatkowo masz jakąś tam pracę sobie przez internet, no i sobie żyjesz jak król, prawda? I tyle. I to była godzina zero. I szanowni państwo, obecnie zapowiadam, nie to, że godzinę zero, ale zapowiadam co innego. Szanowni państwo, prawdopodobnie istnieje taka możliwość, że Brytyjczycy chcą obniżyć, kurs funta brytyjskiego, bo inaczej nie są w stanie, kurs funta brytyjskiego do 4 zł, albo nawet do 3,50, albo nawet do 3,50, żeby dokonać transformacji brytyjskiej gospodarki. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Z jednej strony to jest bardzo dobrze, że wyszła z Unii Europejskiej dla nich, no bo oni skaczą ze szczęścia, tak mówią to przez zęby, żeby Europejczycy się nie dowiedzieli, żeby dalej byli w tym głupi, prawda? Oni skaczą ze szczęścia, bo oni nie musieli przecież zaciągnąć tego gigantycznego wspólnego długu. Przecież oni skaczą ze szczęścia, przecież Morawiecki na Polaków zaciągnął gigantyczny dług, z czego nic nie mamy, prawda? Bo zaciągnęliśmy gigantyczny dług jako cała Unia Europejska, mogliśmy się z tego wypisać na przykład jak Duńczycy z wejścia do euro, bo Duńczycy nie muszą wejść do euro, tak? Swoją koronę duńską pozostawiali. No i byśmy się wypisali z tego długu i byśmy mogli sobie sami swój własny dług zaciągnąć, tak? A teraz nie mamy takiej, wiecie, żeśmy podżyrowali, tak? Te pieniądze innym rozdano, a nam nie dano nic, tak? Ale wzięliśmy dług. A Brytyjczycy skaczą ze szczęścia, bo nie muszą sponsorować, nie wiem, tam Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, nie wiem, tam kogo, Greków, Chorwatów, tak?
Bo przecież o to chodzi Brytyjczykom, żeby nie sponsorowali tego basenu Morza Śródziemnego, tak? No bo tam główną rolę grają Niemcy, a nie Brytyjczycy. Tak więc oni skaczą ze szczęścia, druga sprawa skaczą ze szczęścia, że nie weszli w ten ustrój masowego przyjmowania ludzi z Ukrainy, tak? No bo generalnie oni mogą sobie teoretycznie chyba pojechać wszędzie. Ja się jeszcze w ogóle dziwię, że w ogóle na tej Ukrainie ktokolwiek został, jeżeli oni się mogą pojechać i wiecie, i żyć gdzie chcą w Unii Europejskiej i zostać tutaj. Po co oni tam jeszcze na tej. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, ale dobra, to jest. Ja bym stamtąd spierdzielał, tam by mnie nie było, tam raz, dwa, ale to jest druga sprawa. Tak samo z Rosji bym uciekał, bym był Ruskiem, bym uciekał z Rosji, Ukraińcem bym uciekał z Ukrainy, prawda? Przed debilami się ucieka. Szanowni Państwo, No i oni skaczą ze szczęścia, bo oni sobie wzięli tam 50 tysięcy Ukraińców, czy 100 tysięcy takich, wiecie, tylko takich specjalnych, którzy dostali zezwolenia i których ktoś zaprosił, tak? Więc tylko tyle i wyłącznie, tak? Ale to nie oznacza, że Wielka Brytania nie jest w tranzycji. Wielka Brytania jest w tranzycji, bo wyszli z Unii Europejskiej, oni muszą dokonać tranzycji niczym Japonia, Korea, czy no ja nie wiem, no co oni mają, no muszą coś produkować, tak, no muszą coś produkować, no wyszli z tranzycji, handlować z nami tak już nie mogą, no to nie są tymi, Londyn nie działa, tak, przestał działać Londyn, tak, no bo co ma robić Londyn, no przestał działać Londyn, tak, nie mogą wypompowywać już tych pieniędzy do Londynu, tak, Paryż przejął Londyn, Frankfurt, szkoda, że nie Warszawa, znowu. Bez sensu, prawda? I szanowni państwo, ja tego nie rozumiem. Dlaczego bardzo dużo ludzi zaprzeczało przez tyle lat, szanowni państwo, tutaj mówiłem już w 2015, że będzie funt po 6 zł i był po 6 zł, i potem jak spadł, mówiłem znowu, że będzie po 6 zł, prawda? I że nawet i po 7 może być na chwilę, i nawet po 8, prawda? W zależności od sytuacji go, i znowu był po 6. Prawda? I obecnie Wielka Brytania prawdopodobnie istnieje taka możliwość. Nie wiem, chyba że wymyślą coś innego. Nie wiem, co mają wymyśleć, bo są różne rzeczy, prawda? No, nie wiem. Różne prezenty nam świat przynosi. W 2020 niestety nam przyniósł, co przyniósł. W 2021 niestety nam przyniósł, co przyniósł. Aż się strach pomyśleć, co nam przyniesie w 2023. No, nikt się raczej tego nie chce dowiadywać, ale jedno jest pewne. No, taką podstawową, najprostszą zasadą, która tak łatwo jest wprowadzana w społeczeństwach, żeby sprowadzić tranzycję gospodarki, to jest obniżenie wartości swojej waluty, prawda? Popatrzmy, w 2008 funt brytyjski spadł, proszę zobaczyć, tutaj funt brytyjski kosztował 6 zł, tak? Tu funt brytyjski kosztował 6 zł. No i funt brytyjski z poziomu 6 zł, jak kamień w wodę, szanowni państwo, spadł do złotych 4, tak? Ale wtedy przyjeżdżała masa Europejczyków, w tym Polaków, i Wielka Brytania się podniosła, bo budowali Polacy, 5 milionów Polaków, Litwinów tam i tam innych nacji, prawda? Słowaków, innych nacji, po prostu budowało jak dzicy, prawda? 5 milionów pracowników przyjechało z Europy, tylko że oni pracowali za trzech, za dwóch, to tak jak 5 milionów przyjechało, ale tak jakby pracowało 10 milionów albo 15 milionów, prawda? Wielka Brytania się podniosła, tak? No i przyszedł Brexit, zawaliło się, prawda? Przyszedł 2020, 2021, no to dlatego wywaliło do 6 zł, no ale teraz Brytyjczycy nie wiedzą, co zrobić. No i takim sposobem jest właśnie obniżyć wartość funta brytyjskiego do bardzo niskiego poziomu 4 zł, tylko że wtedy można było do 4 zł, bo był wielki najazd 15 milionów, że tak powiem, Europejczyków, 5 milionów, którzy pracowali za 3, to tak jakby 15 milionów przyjechało i wszyscy żeśmy pracowali, prawda, jak woły. I to było można odbudować, a teraz nie pracują ludzie jak woły, więc nawet do 3,50 mogą chcieć obniżyć tego funta. Nawet do 3,50. No i wtedy będzie ten fund sobie tam rósł, będzie tranzycja, ten fund sobie tam będzie rósł, prawda? Ale muszą najpierw to zrobić, nie? On sobie będzie wtedy rósł. Ale najpierw muszą to zrobić, że funt brytyjski może kosztować 3,50. Najpierw jak zrobić, żeby funt brytyjski kosztował 3,50? Podwyższyć oprocentowanie do 6%, 5-7%, w zależności od tego, jakie będą sygnały. Potrzymać bardzo długo, zajechać.
nieruchomości zaczną spadać, ceny nieruchomości zaczną spadać, ludzie nie będą inwestować w nieruchomości, znaczy będą kupować ci, co mają, prawda, pieniądze, tak? Gospodarka, żeby się tak zziębiła totalnie, przez co waluta się zawali. Tak niespostrzeżenie. No jak się zawali, szanowni państwo, no to się zawali. No jak się zawali, to będzie tania, no to wtedy będzie można tanio kupować funty i za te funty będzie można inwestować w brytyjską gospodarkę. I tyle. I tak to będzie wyglądało prawdopodobnie. Tak istnieje, taki scenariusz. No bo jaki może istnieć inny? No jeżeli ktoś wie, ktoś uważa, jest tu jakiś ekonomista, jest tu jakiś pan profesor ekonomii, czegokolwiek, no to niech tutaj napisze w komentarzu, co uważa, jaki jest następny ruch Brytyjczyków w stosunku do tranzycji gospodarki. To jest dla nas bardzo ważne, bo na przykład nas też może czekać kiedyś wyjście z Unii Europejskiej i ważne jest robić na ten temat tego rodzaju popularno-naukowe filmy. No bo my też możemy kiedyś wyjść z Unii Europejskiej, prawda? No bo jeżeli się taką hucpę odpierdziela, że Morawiecki zaciąga na nas 2 biliony kredytów w euro razem z całą Unią Europejską, a my na koniec nie dostajemy tych pieniędzy, no to jest ostatnie frajerstwo i to w ogóle się nam nie dodaje, prawda? No jak można coś takiego, to się w ogóle nie dodaje, przecież to jest jakaś totalna bzdura. Pomijając fakt, że nawet jak dostaniemy te pieniądze za 2 lata, te pieniądze będą gówno warte, no bo jest gigantyczna inflacja w Unii Europejskiej, która dochodzi w wielu krajach do 25%, tak? W skali roku, więc te judaszniki, srebrniki to będą nic nie warte, więc w ogóle tworzenie tych kamieni milowych, to wszystko to jest bzdura i kicha, prawda? Jedna wielka, więc pomijając te wszystkie fakty, prawda? Szanowni Państwo, więc tak to wygląda, że więc funt może kosztować 3,50, więc dzisiejsza cena funta po 5,28 i to, że dzisiaj można sprzedać swoją nieruchomość zamiast 500 tysięcy, na przykład za 450 albo za 400, no to może dopiero być, to może być dobrze, nie? To może być dobrze. No bo niedługo może kosztować 3,50 albo 4. Co ma do zaoferowania Wielka Brytania światu? Co? No, ma tyle, co Japonia, na przykład, jeżeli się przetransportuje, prawda? Co ma do zaoferowania Wielka Brytania? No, mieli finanse, ale to się skończyło. Każdy sobie te finanse może tworzyć. Co ma do zaoferowania Wielka Brytania? Wcześniej miała Londyn, zakładanie firm, ale ona korzystała na rynku Unii Europejskiej. Ale teraz nie jest na rynku Unii Europejskiej. Nawet nie jest powiązana z Irlandią. Nawet Irlandia jest bogatsza, tak? 2 razy. Per capita od Brytanii. No oni nie mają nic do zaoferowania. Znaczy nie mają dużo, tak, bo są rozwiniętą gospodarką, ale nie taką. To nie o to chodzi. Ja nie mówię, że Polska ma więcej do zaoferowania niż Brytyjczycy. No ale generalnie popatrzcie, jaki jest świat, tak? W Wielkiej Brytanii gdzieś tam ileś tych ludzi żyje, tak? 70 czy 80 milionów na takim skrawku ziemi. Wielkości, wiecie, 2 Litw, tak? Ale świat jest teraz gigantyczny. Jest Filipiny, Indonezja, wiecie, te Tajlandie wszystkie. To jest świat gigantyczny i oni się od tego odseparowali, prawda, w znacznej części. Tak więc ja nie rozumiem, jak można nie rozumieć cykli kawy na ławę wykładając, że jest nieruchomości drożeją, nieruchomości tanieją, waluty drożeją, waluty tanieją. Są niskie oprocentowania, są wysokie oprocentowania. Są nawet minusowe oprocentowania. Tak? To w zależności, jak to przeczytamy, jaka jest sytuacja geopolityczna, polityczna, finansowa, gospodarcza i gdzie tutaj pójdziemy. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Nie ma na to jednej odpowiedzi, szanowni państwo. Jeżeli ktoś szuka, niestety u nas Polakach, bo my Polacy mamy pruską edukację, bo nasz system to pruską edukację wtworzoną przez komunistów, tak? Przez bolszewików. To jest najgorsza edukacja, jaka może być, bo pruska i wtworzona przez bolszewików, którzy oczekują niezmiernego posłuszeństwa niczym Prusacy, ale na komunistyczny, że tak powiem, sznyt. Więc no my oczekujemy takiej odpowiedzi. Co się stanie za rok? A, B, C, D. I my oczekujemy takiej odpowiedzi, że się stanie na przykład D. My, jako Polacy, jako społeczeństwo, tu nie ma. Bo na przykład za granicą uczą rozmowy, dyskusji, a może się stanie to, a może się stanie tak, a jak będzie tak, to się stanie inaczej. No bo taki jest świat.
Pruski system edukacji wdrożony przez bolszewików w Polsce wytworzył z Polaków takich umysły takie u nas, które mają, oczekują szybkiej odpowiedzi na pytanie, bez refleksyjnej. A jak się nie mierzy coś w ramach ABCD, no to to już nie może być prawda. Tak więc, szanowni państwo, życzę miłego dnia. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube Formuła Nieruchomości. Zapraszam, szanowni państwo, do kliknięcia łapki w górę. Zapraszam, szanowni państwo, do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali państwo powiadomienia o najnowszych produkcjach na YouTube z Formuła Nieruchomości UK. Zapraszam także oczywiście do komentowania merytorycznego, bo tych, jak to się nazywa, troli kasuje i hamów, więc tylko i wyłącznie merytoryka, na merytorykę odpisuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.